Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Fertus, a to jest kolejny odcinek z Hearthstone'a, dokładnie tak. Jakby sobie z arenką, dobrze. Kupujemy sobie tak, kupujemy sobie arenkę i co zostaniemy? Wojownik, Łotr i Szaman. Zobaczmy jakie tam mamy zdania. Troszkę się tym będę kierował. Łotr i Wojownik, Kapłan i... To sobie wymienimy. Wyjdzie lub... Mamy Łotrem dużo, ale Łotrem nie lubię grać na... Lubię nim grać, według mnie najlepszy z tych trzech. Szamanem grałem ostatnio. Chyba ten Łotr. Się nie zorientują. Okej, bierzemy Łotra. I liczmy na dobre karty. Najlepsze z tego stawu to odmagiczniacz 21. Ponieważ jest on ubogi o jeden atak, jeśli porównujemy do Dazdingo. Dazdingo jest 3-5. Ale ubogi o jeden atak, natomiast nie może być brany atakiem, znaczy po prostu jako cel zaklęć lub mocy specjalnej, czyli może być sfingowany przez tego maga. Nie może być uleczony, ale to tam nie. Prorok światła zimnych jest nieco lepszy od Alarmobota według mnie. Już zależy, bo nie mamy jeszcze deku. Alarmobot czasami się spisuje, ale on zawsze ginie. Dobra, bierzemy sobie od magiczniasza. Kłująca maszyna. Nie. To bez statystyki. To znaczy kombi się z jedną kartą, bo Rogue'a mianowicie... Z ukryciem też się kombi. Ukryć i później dać krew. Coś takiego, to za jeden zadaje plus 4 ataku, jeśli skombujemy. Dobra, myślę, że to za 6, bo 3 na 1, no nie widzę tego jakoś w pole wulkanicznego smokowca, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, mamy tutaj podstępne uderzenie, to jest najsłabszy z tych trzech kart według mnie. Albo wojenny, albo zdrada, wezmę sobie jedną zdradę, wiecie co, bo ja zdradę lubię. Zazwyczaj gracze już obeznani grają jakby... Grają wokół niej, tak? Wokół niej. Grają wokół niej, ale zawsze, wiecie, układziecie coś takiego między dwoma minionami lub na przykład coś w ukryciu. No to jest jeszcze ok, bo to jest heal. Myślę, że heal ponad Worgena. To 4, 2 na 7, dużo życia, ale ataku mało. U Huntera jeszcze, ale tutaj to nie. Z kręgu krwi, kręgu ziemi, przepraszam. On leczy nas, więc w sumie. Okej. Worgena nie mamy jak aktywować. Teraz byśmy mieli. Podstępne uderzenie najsłabsze. Kosior jest dociągiem. Zdrada. Już mamy jedną. A jeśli widzicie jakieś dziwne włosy, to po prostu. Bym się wiecie. Bram prysznic i. Bram mniejsza. Dobra, chyba bierzemy kosior, nie? Dociąg kart zawsze. Dwie fajne karty. To jest dosyć droga, aczkolwiek jest fajna, bo niszczy wszystko. Strażnik Strzemny Juny jest chyba najsłabszy. Chyba wezmę sprint. Dociąg jest zawsze spoko. Myślę, że Worgen. Nie lubię tych kreatur. Ta ginie od Worgena na przykład. A wika ataku, wika życia. Jest to obrażenie od zaklęć. U Rogue'a to jeszcze nie jest takie głupie. Teraz się zastanawiam nad nim, ale chyba nie. Ona jest takim podzielonym Yeti. Bo Yeti jest 4-4-5, a to jest 4-2-4 i robi tokena 2-1. Chyba, że Worgen. Chyba Wkurzotron. Już mówiło na ten temat coś. Mamy dwa mechy. No to jest fajne. To też jest fajne, bo mam broń. To też jest fajne. Że to. Ponad naganiacza. Kurczak, oczywiście. A nie no, wyrocznia jest średnia, bo dobiera dwie karty obu graczom, a nawałnica ostrzy. Myślę, że to skombiemy jeszcze, znajdziemy jakieś bronie czy coś. Jakieś truciznę czy coś, więc weźmiemy sobie. Szalony bombiarz, kosior, wachlarz ostrzy. Myślę, że wachlarz ostrzy, ponieważ zadaje jeden punkt obrażeń wszystkim i dobiera kartę. Okej. Owieczka, nie bardzo ukrycie. Nie mamy zaś innych stronników jeszcze. Żeby to... Myślę, że sap. Kolejne takie. Czy Wkurzotron? Weźmy Wkurzotrona.
Zimna krew. O tym mówiłem. To jest ok. Nie mamy piątek. To wezmę. Akwoblin jest ok, mikromaszyna jest ok. Rozbiera. To jest ten Blast Dingo. Agonima. Ten teraz jest chujowy. Dostał nerfa. Lepszy. Mamy w ogóle Agonii. Chyba Ogra wolę. Chyba w gruncie rzeczy wolę Ogra. Dobra, mamy to. Bierzemy ostrze skrytobójcy. Nie mówię. Bierzemy zabójczą truciznę. Wszystko się kombi z tym nawałnicą ostrze. Dobrze, Tauren, Komandos lub ostrze. Mamy jeszcze jeden. Jestem skłonny zabrać drugi. Tauren, Wojownik. Nie lubię tej karty. Ten szał, ale... Zatrzymane 2-3 to jest słabe. Komandos Gromdardy jest jeszcze ok, ale myślę, że Wachlas ostrzy. Kobra, gobliński siaper, pędzący Kodo. Chyba pędzący Kodo. Lubię bardzo Kodo, więc sobie kupujemy. Nie mamy Murloków, nie mamy sekretów, nasza klasa nie ma sekretów, a naganiarz mechów. Mamy dwa tutaj mechy takie tanie, tego mamy mecha. Życie jest... Nie mamy Murloków i wojenny golem. Weźmy sobie wojennego golema. Dobór kart, ona była kiedyś lepsza, bo jeden, dwa. To albo to, to albo to, to albo to, albo Murloków. Różni. Ponury klient, Grim Patron jest ok. Jednooki szubrawie to jest słaby zazwyczaj. Słońcowierca jest super. Smoki, mamy jednego. Tak, mamy jednego. To jest takie średniawe. Dwójeczek mam już tyle. Chciałbym sobie... Dwójeczek za dużo. Spell power w tym deku nie jest głupi. Wrażenia do zakończenia są fajne. Ten ma mało życia i jest słaby. On jest taki... arcymak. To jest super. To jest ok, się kombi. To jest takie 7 na 7. Mamy już jednego takiego. A sobie wezmę jeszcze tą dwójkę, bo ta dwójka jest generalnie super, jeśli mówię fajne. Heal jest fajny. Ten smog jest ok. Dużo tron. Mamy już dwójek tyle. Nie chciałbym brać kolejnej. Wezmę sobie go. Przyda się jeden. O. Kosiora już mamy, dobór kart wystarczy, plugawisiel jest ok. I głodny smok. Czwóreczek nie mamy, myślę, że idealny. Mamy Murloka, możemy sobie go zjeść. Hobgoblin. Goblin, o ile się nie mylę, to dwóch ma. Tutaj dwóch, to jest fajne akurat. Nie będzie, no szkoda. Saboterz jest najlepszy, o tym powiem. On niszczy losowego wrogiego stronnika, losowość tą możemy sterować, tą losowością możemy sterować. Oraz broń przeciwnika, więc to też jest jakiś plus tej karty, więc sobie weźmiemy sabotaż. Czwóreczek nam brakuje, idealnie. Dobrze, jedziemy z tym łotrem. 8 minutek na draft, czyli jakby ktoś nie pamiętał, już to wyjaśniałem. Draft to znaczy, bo to jest ten okres areny, kiedy się wybiera karty na tym początku, tak? To jest draft. To mi tak mi się wydaje. Więc ten draftik mamy z głowy. I myślę, że fajne karty wybrałem, aczkolwiek bardzo duży early game. Valera, coin coin. Fajny. Będę walczyć z honorem. To jest okej na Paladyna i sobie to zostawię, bo, ponieważ ma 1-1. Ma boskie tarcze, możemy mu to bić. Okej, myślę. Mamy tyle early game'u. Early game'u, sorry. Nic nie dostaliśmy. Oh my god. Chroni mnie światłość. Sobie zabijemy, znaczy zranimy. Nie no, sapa, no to nie będziemy rzucać. Moja świecunia, moja!
Value. Tak to użyję, mam taki dwa, więc... Aha. Trzy. Mamy meszka. Takie coś na następną. Ja mamy takie i takie, mam takie. A paladyna to nie jest głupie. Ty. Coś mi telefon chyba. O! Wie co? Kurde. Czy ja to użyć mam? Nie, bo to muszę skąpić. Dobra, zrobimy takie coś. Gotowe. Zauważcie, że to nie ginie od Silver Championa. Musi dograć czar. Zajdować się tym i tym. Co, Elven Archer albo coś? No po co on się tym? Każdemu się zdarza. Po co on tym? Każdemu się zdarza. I... Okej. Okay. To my sobie zagramy to. No co do wciągniemy, no to raczej nie. Handybot jest ok. Nie mam nic innego do zagrania, akurat leczy wszystko, przez całe HP. Ok. Może mieć bronię, aczkolwiek to 5 na 5 mi psuje tutaj. Mógłbym sapować. A tego się spodziewasz? Trochę tak, bo ja też mam to. A sapujemy mu to? Chyba nie. Chyba nie jest otwarte. Nie no, chyba takie. Ej, mało hapsów już ma kolega. Ja to miło. Ale jestem śpiący, nie wyspałem się ostatnio. O, przepraszam. Sapujemy to sobie. Dzięki. Dziękuję. Moje oczy są otwarte. Aliu. Myślałem, że sub będzie miał fajny value. O, bardzo przyjemnie. To jest fajne. Gdzie to ma spell power, to będzie za 4 obrażenia. Mamy liter. A ja tak mam. Nawet bez tego. Mieć dwie konsekracje lub jakiegoś z prowokacją. Fajnie, bo kogo zabije na przykład po belczerze tego 1-2. No. Interesujące. Czekam na rozkaz. A, spoko, mam Lital. Znaczy, że zrobię tak. Stawię Kodo. No, bez tego bym miał chyba. Tak, bez tego bym nawet miał. No mogę go zbijemować. Zwycięstwo. Gramy sobie jeszcze jeden? Myślę, że możemy. Fajnie, bo zadanka nam się robi. Nie pomyślałem, że ten deck dalej jakoś tak gra, ale jest jeden... na razie. Generalnie... Potrem celujemy, wybraliście na arenie, przy doborze kart celujemy do dobrania jak najwięcej poisonów,
poisonu, po prostu wiecie co choćby. No. Ten za czar za jeden, co daje plus 2 do naszej broni. No i. Pocelujemy. Celujemy w backstaby. Czyli w. Z inny tak, koń. A to sobie też wrzucimy. Tyle dwójek. A celujemy w backstaby, czyli ten czar za 0. To niezranionemu. O, niezranionemu minionowi zadaje 2 obrażeń. Celujemy w te karty. Jeszcze w rejty. Coś jeszcze. Być może olejek. Tak, olejek, ten czar za 4. A tak to jest stabilnie. To się czasem przydaje, ten jest taki głupie. Przeciwnik nie gra wokół tego, to... Długo myśli, kolega. Rajno walczy z Garem. Muszę sobie jeszcze co do Black Rock Mountain, Czarnej Góry, muszę sobie jeszcze odblokować wszystkie, bo ja mam jedną tylko stronę. No szkoda. Ale w następnej turze mamy coś takiego. Jeśli nam dojdzie Deadly Poison, to mamy skombić. Jak go skombić? Nawet miło. Dzięki. No to do roboty. Mam nadzieję, że to nie jest Avenge. W sumie... Można skąpić jeszcze Avenge. To nie jest zmniejszenie HP do jednego. Nie jest szlachetne poświęcenie. To musi być prawdopodobnie ten pomsta. Raczej oko za oko to. Eye for an eye. Ale jeszcze to może być, że. Kurczę. O, sap. To może być też równie. Sapa zagramy. To może być również. To 1 HP, wiecie, wraca nam przeciwnik. To jest to. Niestety. Wolałbym coś innego tak zrobić. Nawet tego 3-1 bym wolał. Zobaczyć. Możemy to jakoś to wykorzystać jakoś. No sobie powtórzył. W razie konserwy, którą by użył. Tak. Teraz zagramy sobie go. To ma za łatwo teraz, może zbić boską tarczę, za łatwo. To jest krowa? A, tak. Znaczy ja już wiedziałem, że to jest krowa, kiedyś nie wiedziałem, że to jest krowa. Kiedyś. Dawno już. Ten. Wrnąłem potem. Tak sobie myślę. Jego? Może w sumie... Zrobienie czegoś takiego i wystawienie tego za 5 tutaj. 2 grube miniony na stole. Mamy brońkę, mamy jakieś czary. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak sobie myślę. Ar próbujesz na niego założyć, czy tego, co daje Define Shielda? Za 2 many, protektora czegoś.
2 na 2 tego gościa. Daj boską tarczę. I ty to nazywasz bronią? Znajdujesz się w ten sposób. Czekam na rozkaz. Przyznam się, że troszeczkę nam to blokuje zagrania. Ale my sobie zagramy w ten sposób. Czy ja nie będę miał za dużo kart teraz? Idealnie, ideolo, o nie mówię. Przejdź czasem, tak? Chyba sobie jaja robisz. Halo. Oj, nie dobrze. O, dziękuję. Miło z jego strony. Chyba tak. O, w sumie. Raz. Mam ważną pracę. Nie zabijemy mu go. Użyłbym sabotażu. Nie zabijemy mu go. Mu go trochę blokuje zagrania, tak. To mu trochę blokuje zagrania. Ewentualnie można później go dobić, tak się skróci. Posiorem i dobić z tego. Słabe. Lub można też jakoś zdradę skombić. Zobaczymy, co zagra. Kart. To by było śmiesznie, jakby nic. Tak sobie myślę. Zerwa. Trochę waliu. Trochę. Czekam na rozkaz. Kogo? Dobra, zrobimy tak. Zrobimy... Nie mogę tego zrobić. Zabiję sobie go. Pęk. Nasze miasto, frajerze. No właśnie, spadaj. Tęk. Kranie włączone. Portale dostępne. Tęk. Zastanawiałem się, czy nie wystawiać tego, bo to jest taka konsekracja troszeczkę. Jeśli zagra brońka, żeby zabić nam 6-4, to mamy sabotaż. Jest całkiem okej. Za króla! Boko. Tej gdyż. Chodź tu i walcz, robaku! Robaku. Lubisz igrać? Lubię. Okej. No. I zagramy sobie i tak typa. Niewykorzystana jedna mana. Czekolwiek myślę. Jakoś uleczył? On miał chyba tego 3x3, tego co ja mam tutaj. Dobór kart. 10 ma 8. Długo to gra się już wciąga. Teraz na łomot. Czekam na rozkaz. O. To raczej lital nie jest. O. 7, 14. Tak sobie myślę. Zabijemy mu to, bo jest niebezpieczne. Zabijemy mu to, czy... Nie no, sztylecikiem zrobimy. No to do roboty. Zabijmy ogra. Nie. Tak, tak.
Mógłbym to dać i poświęcić coś. Szkoda. Boję się troszeczkę konsekracji ze względu na to właśnie. I boję się tego, że on trafi w tego, no właśnie. Najgorszy chyba target. Znaczy, jeśli ma konsekrację i spell power, to nie. No to by próbował w to walnąć w kurs. Oko. No teraz musi sabotaż trafić. No w sumie zrobimy tak trafku. Zatrygnujemy dwa słabsze miliony. Bylibyśmy one of lethal. Nie. Wytrafił sabotaż. Znaczy to chyba nic nie zmienia, tak szczerze. Mamy to. To. Czy możemy dobrać poisona? Spoko. No dobra. Walital. Nie wiem, to jeszcze. Wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymaj. Dzisiaj na razie. Pa! Buja!